Witam serdecznie z Ostrawy, Republika Czeska. Jeszcze wczoraj byłem w Lloret de Mar w Hiszpanii, a dzisiaj jestem w Ostrawie. Tak ten czas szybko leci. Przyleciałem samolotem o 21 z Warszawy, zameldowałem się w Rudzie Śląskiej o 6 rano, 2 godziny snu, szybciutko z Bytomiem na turniej wielkanocny do Ostrawy. Ten turniej jest bardzo znany, od kilku lat już się tutaj odbywa w wielu kategoriach. Przyjeżdżają drużyny z różnych państw. Mamy kategorię U14, 17 drużyn, 3 grupy po 4, jedna 5-osobowa. Drużyny, które zagrały, zdobyły pierwsze miejsce w grupach, grają o strefę medalową. Niestety nasz kochany Bytom, czerwono-niebiescy, zajęli drugie miejsce w grupie i tym samym grają o miejsca 5-8. Przegrali z Węgrami o pierwsze miejsce w grupie, a teraz grają z innymi Węgrami, trochę słabszymi, o miejsce 5-8. Jeśli wygrają ten mecz, jutro zagrają o 5 miejsce. Jeśli przegrają, zagrają o 7 miejsce. Na tablicy wynik 28-28, 28-28, remis. Jak jest po angielsku remis? Jak? Draw. Jak? Draw. Draw. A jak wam idzie, bo tu tam są chłopcy Stanowskich Gór, wy też gracie o 5 miejsce, tak? 5-8. Obserwujemy. Chłopcy już zakończyli z Bytomia rozgrywki ligowe na pierwszym miejscu. Po długich latach wrócili na tron śląski. Zobaczymy, jak będzie w mistrzostwach Polski. Drużyna z Węgier, pszczoły węgierskie. Już ich widziałem na turnieju Europejskiej Ligi Młodzieżowej. Region środkowy. Byłem tam z Krakowią na turnieju i ci chłopcy grali. Kto rzucił? Skąd on jest? Rudy! Dobrze. Ruda Śląska! Czyżby Wiesiołek MVP? Wiesiołek MVP! Jestem przygotowany. Tylko jak on ma na imię, bo nie będę mu po nazwisku dodać, tak? Jak? Paweł. Paweł. Dobrze, dobrze. Dawaj z tyłu. Rzut! Rzut! 31-28. Ja jak zwykle poproszę o głos znawcy koszykówki młodzieżowej, pana Tomasza. Panie Tomku, dowieziemy zwycięstwo do końca. Ale ja nie wiem, czy to jest koszykówka. Jestem znawcą koszykówki, ale oni nie grają basket. Oni grają hokej. Ja wróciłem z Hiszpanii, no to ja też mogę się wypowiedzieć, że to jest inny świat. Ale my się postawmy sobie pytanie, dlaczego? Warum, jak to mówią Niemcy. Warum? Mógł pan powiedzieć dzieciom, że jak przegrają, to pan ich do domu nie zawiezie na święta. Będą tu nocować, nie? No, po Ostrawie będą cały dzień chodzić. Ale słyszałem, nie będę gadał skąd, że zespół jest przemęczony sezonem, turniejami. Zgodzisz się ze mną? Jakie plany po meczu? Zwiedzamy supermarket? Supermarket. Zakupy świąteczne. Shopping. Shopping, dobrze. A co pan powie o poziomie sędziowania tutaj w Czechach? Bardzo zróżnicowany. A dlaczego tylko... A jest dwóch sędziów, bo ja byłem na turnieju teraz w Hiszpanii, był tylko jeden sędzia. Bo nie opłacił się. Wszystko zależy teraz od tej piątki. W tej piątce wszystko w ich rękach. Jest Olo, jest Wiesioł, jest Brandysiok, jest Michalski i ty z Trzynastką wyleciał mi z głowy. Dragon. Marek. Wszystko w waszych rękach. I nogach, i głowach przede wszystkim, prawda? Defense! 45 do końca.
Paza struja ciepnie. Kick. MVP! 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 Wiesz, co wygrać? Nie! Jeszcze przechwyt zrobi! Ale pa, dobra asysta. Ajajaj. Wracaj. 34-28 po fantastycznej grze chłopaka z Rudy Śląskim. Marcina Wieszonka. Pawła. Przechwyt. Puść go. Olo. Jak się nie mylę, to z Radziunkowa synek, nie? Sidr. Ale kto był asysta? Wieszołek asysta. Idzie zaś, patrz. Blondi! Takie są wasze blondynki. Sorry. Trzydzieści sześć, pa! MVP! MVP! Chodź, że nie uśnie! Szydruje! Wracaj do Rudy! To jest drobny chłopaczek, filigramowy rozgrywający, ale jest z rocznika 2003. Ostatnia minuta. Wieszołek przy piłce, Paweł. Faulują go. Osobiste dajcie mu. Osobiste? Oni się nie spodziewali, Węgrzy, że tutaj jest as w rękawie. As w rękawie. Czarny koń trenera Aleksandra. Dobra, na razie tyle, zrobię jeszcze parę zdjęć z góry.